Myślę, że wszyscy kojarzycie grę Unrecord, a jeżeli nie, to teraz w tym momencie widzicie urywki z gameplay trailera, który został wydany już jakiś czas temu. Tak, jeżeli do tej pory nie mieliście styczności z tym tytułem, to może się wam wydawać, że ktoś was tu robi w bambuko, natomiast nic bardziej mylnego, gdyż faktycznie jest to projekt, jest to gra w pełni grywalna, stworzona na silniku Unreal 5. I nie chcę wam tutaj teraz analizować całości i podchodzić do tego bardzo szczegółowo, bo jak to wygląda, widzimy doskonale. Ultrarealistyczne efekty, fotorealistyczna grafika. Praktycznie nie da się stwierdzić, że jest to w jakikolwiek sposób gra komputerowa. Na pewno jest to najbardziej realistyczny projekt, jaki ja osobiście widziałem i pewnie za jakiś czas będę mógł po prostu pograć, ale zastanowiłem się, czy możemy mieć chociaż małą namiastkę podobnego efektu w którymś z tytułów, który już jest dostępny na rynku. I tak, możemy. Mowa konkretnie o Ready or Not. Tytule, który doskonale znacie z mojego kanału, który i tak sam w sobie jest niesamowicie atrakcyjny wizualnie, graficznie stoi na świetnym poziomie. No dobrze, ale co zrobić, aby zagrać w jeszcze bardziej realistyczną wersję Ready or Not? No cóż, wystarczy poświęcić dosłownie 5 minut, bo dzięki temu, że deweloperzy zostawili całkowicie otwartą drogę na modowanie swojego tytułu, gracze stworzyli takie cuda, jakie widzicie chociażby teraz na ekranie. Zupełnie inny filtr graficzny, możliwość umiejscowienia tej kamerki, którą widzimy akcję, w zupełnie innym miejscu, bo na klacie naszego policjanta. Do tego automatycznie wyłączony HUD, nakładka sugerująca, że właśnie oglądamy materiał nagrany z jakiegoś GoPro. Odrobinę blura, troszkę innych efektów i wszystko wygląda naprawdę realistycznie, naprawdę imponująco. Sama modyfikacja jest banalna w obsłudze i naprawdę wiele rzeczy można wyłączać, włączać, dostosowywać. Możecie praktycznie zrobić sobie z Ready or Not co tylko wizualnie chcecie. A teraz zerknijcie na to, co przygotowałem wam, starając się wcielić w rolę właśnie takiego prawdziwego policjanta, korzystając z rozszerzeń, o których wam mówiłem, bo moim zdaniem wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze już na tym etapie, pomijając samą grę Unrecord. Jeżeli materiał się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Bardzo dziękuję za wszystkie oceny. Miłego oglądania. Wow. Jezus. O, jak genialnie wygląda to przeładowanie. Są tam. Powiem, że zupełnie inny klimat jest z tą modyfikacją. Zupełnie inaczej to wygląda wszystko. Jest tu ktoś. Wiem, że powinienem najpierw prosić ich o to, żeby się poddali, ale... Ale wybaczcie, tym razem nie będę tego robił. Naprawdę fajnie to wygląda. Broń jest trochę bardziej zblurowana. Ale to przeładowanie, no kurczę. Naprawdę, robi wrażenie. Było blisko, żeby... O! Żeby pani też dostała. No, powiem wam, że ten pistolet też fajnie wygląda z takiej perspektywy. Co prawda lata troszkę mniej niż w Unrecord, ale jednak jest to jak na obecne możliwości i obecny silnik też bardzo, bardzo dobrze wyglądające. I to też pokazuje, co potrafią z grami robić modyfikacje. Także chwała deweloperom za to, że na to pozwolili. Nie każde studia zgadzają się na to, aby ich gry były modyfikowane, ale jak widać w tym przypadku wyszło to świetnie.
Powiem wam, że jest zupełnie inne napięcie, jak się tak gra. Ja przynajmniej tak mam. Chodź tutaj. Zajebiste. Cisza. Ua. Cichutko. Ładnie to wygląda wszystko, nie? Naprawdę ładnie. Mamy drzwi. A tutaj też... Coś mi się wydaje, że będzie... Będzie ostro. Swoją drogą chyba w takiej prawdziwej akcji funkcjonariusz nie szedłby z samym pistoletem, nie? Ale... Chcę dodać odrobiny dramaturgii do tego wszystkiego. Kurczę. Nie wiem, powiem wam szczerze, czy film oddaje wam to, jak to wygląda. Ale... Wow. Naprawdę fajnie to zrobili. Tam chyba nic nie ma. Co to są? Jakieś bobki? Trochę się wam muszę przyznać, że czuję, jakbym grał w jakiś horror. Cały czas słyszę jakieś głosy, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. O, o, o. Słyszeliście przez chwilkę, nie? Gada tam coś. Cały czas gdzieś, nie wiem, na górze chyba powinien być. Zaczyna się, nie? Muzyczka. Szybkie taktyczne przeładowanie. Też wygląda dobrze. Co prawda nie tak dobrze jak z shotgunem, ale... Co to jest? Coś członkowie sekty? Nie wiem, ale pewnie zaraz się dowiem. MP9 w rękach teraz. Albo siódemka? Nie. Dziewiątka chyba. A, cisza. Na górze chyba jest gdzieś chłop, nie? Chyba na górze. Chyba został tylko balkon. Tak mi się wydaje. Dobra. Dobra, mamy go. Udało się. Teraz będzie rzęził. Chyba żyje jeszcze. Bardzo dobrze. We've got a dead suspect here. Talk reporting. Affirmative, entry team. Suspect secured. Talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. We've got a dead suspect here.